Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego. Marek, to było chyba 11 lat temu, kiedy po raz pierwszy, właściwie po raz ostatni zagraliście z GKS-em właśnie tu na boisku w Polkowicach. No, kawał czasu. Kawał czasu, widać jak czas szybko leci. No, ale pamiętam to spotkanie. Wygraliśmy 4-0. Oby tak było w piątek. No właśnie, bramki strzelali zawodnicy, którzy dziś, że tak powiem, pracują, ewentualnie grają jeszcze w Górniku Polkowice. No dokładnie, dokładnie. Fajnie, że to tak się układa, że gdzieś tam w przeszłości ludzie będący tutaj, którzy dawali gdzieś tam radość kibicom, dalej mogą tutaj funkcjonować w klubie i oby tak to wyglądało dalej. Dzięki temu jest fajna atmosfera. Pamiętasz tę bramkę strzeloną Tychą? Pamiętam. No, bramek wiadomo, jako obrońca nie strzelam tylu bramek co Mateusz Piątkowski na przykład, ale pamiętam tą bramkę. Był to rzut rożny, po rzucie rożnym zamknąłem akcję na długim słupku i od słupka, skąd przyszła, jak to się mówi popularnie, uderzyłem i radość. W ten piątek zatem będzie okazja do skopiowania tej akcji. No mam nadzieję, że będzie taka możliwość i oby tak było. No. Tychy to troszkę już inny zespół. No na pewno, 11 lat minęło, to nie wiem, czy tam ktoś pozostał w tej drużynie taki szmat czasu. Dlatego no mówię, no jest jakby inna rzeczywistość i musimy sobie poradzić z tym wszystkim po swojemu. Kamil, po 11 latach meczu z Tychami powtórka będzie w najbliższy piątek wieczorem? No na pewno, bo każdy czeka na to przełamanie i jak wygramy, przecież nie będzie źle. No, czekamy na ten mecz, przygotowujemy się bardzo mocno do tego meczu, bo chcemy, wiadomo, po tych ostatnich trzech remisach chcemy się przełamać i wygrać i pchnieć się w górę tabeli. Pamiętasz to spotkanie w 2010 roku? Tutaj na stadionie Górnika Polkowice wygraliśmy wówczas 4-0, 0 z tyłu. Grałeś w tym meczu? No już to dawno temu było, także z wyniku to pamiętam, ale z gry to nie za bardzo. Ale teraz czekamy na ten mecz bardzo z upragnieniem i no, na pewno będzie ciężki mecz, bo wiadomo, że Tychy przyjadą i dobrze grają i punktują w każdym meczu ostatnim, także będzie dobry mecz, ale wszystko zrobimy, żeby w końcu zostały te 3 punkty w Polkowicach. No właśnie. Piłkarze Górnika Polkowice grają bardzo fajną, widowiskową piłkę. Brakuje jedynie tego, co najważniejsze, czyli bramek. No tak, no stwarzamy sytuację i no cóż, no trenujemy po to z treningu na trening, żeby to coraz lepiej wyglądało i mam nadzieję, że to zaowocuje teraz w piątek w meczu z Tychami. Czyli miejmy nadzieję, że powtórzymy wynik sprzed 11 lat i będzie 4-0 dla nas. Nie musi być, wystarczy 1-0, wygramy i zainkasujemy 3 punkty. Dzięki.